przyszedłem tutaj ze szkołą, szukam dobrego liceum i chciałem się dowiedzieć też o liceach i o tym, gdzie mogę pójść na seminar ze szkoły. Interesuje mnie inżynieria, matematyka oraz fryzjerstwo. Nie jestem jeszcze zdecydowana, czy chcę studiować w Lublinie, czy poza Lublinem, no i jeżeli... Po prostu tak się rozglądam jak na razie. A my dzisiaj tutaj gotujemy sobie gofry i zachęcamy do uczniów do tego, żeby przychodzili do naszej szkoły. A jaka to jest szkoła? To jest zespół szkół numer 5, czyli Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie. Zdecydowanie warto do nas przyjść, dlatego że jesteśmy szkołą po pierwsze promującą kierunki, które są rynkowymi kierunkami, czyli takimi, po których bez problemu ludzie znajdują pracę i to jest dla nas najważniejsze. Nie ma tu więcej naszych kolegów. No poszedłbym mniej więcej, nie wiem, do jakiejś sportowej albo do ogólnej. A czemu? Interesujesz się sportem? Tak, interesuję się w ogóle. Chciałbym grać w piłkę zawodowo. Chciałabym w przyszłości studiować marketing i zarządzanie. I pod tym kierunkiem szukam szkoły dla siebie. Nasza uczelnia jest uczelnią niepubliczną, aczkolwiek nie jest uczelnią komercyjną. Bierzemy udział w programie m.in. Erasmus. Tutaj prezentujemy wyczyny naszych studentów, którzy dokładnie demonstrują swoje umiejętności. Ten robot wydaje tutaj ulotki reklamujące naszą Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji. Lubelska Szkoła Fotografii zajmuje się edukacją szeroko pojętą w dziedzinie fotografii. Jesteśmy dla wszystkich, niezależnie od wieku. Nie dajemy dyplomów, dajemy natomiast wiedzę, praktykę i na pewno satysfakcję. Gromadziliśmy 108 wystawców, ponad 30 uczelni wyższych. Reszta są to szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły firmy z branży edukacyjnej. Na tych targach będzie są przeprowadzone liczne konferencje oraz warsztaty skierowane dla młodzieży, jak i dla osób, dla grona pedagogicznego. Do wygrania dla zwiedzających są wycieczki, wycieczka pod Berlinem oraz różne nagrody.